Witajcie, Jacek i Robert, Wspólnota Boży Pokój z Wołomina przy parafii świętego Józefa Robotnika. Pragniemy Was zaprosić na kurs Fundament. Kurs Fundament. Wraz z Apostolskim Ruchem Wiary organizujemy kurs Fundament. Fundamenty wiary. Co jest mocą w Twoim życiu? Co jest fundamentem Twoim? Jeżeli nie jest nim Ewangelia, to właśnie pora rozkopać ten fundament i przyjść na ten kurs, by wejść w głąb. Który się odbędzie 11 stycznia, najbliższą sobotę o godzinie 14. O 18 będzie uroczysta msza święta zapraszająca wszystkich chętnych do stworzenia wspólnoty ludzi kochających się i poszukujących wiary pełnej mocy Bożej. Po mszy świętej będzie jeszcze agapa, także to się tak zakończy mniej więcej 19:30. Jak Was zachęcić? Pomyśleliśmy o tym, że podeprzemy tą zachętę fragmentem z listu do Rzymian, 1:16, bo ja nie wstydzę się Ewangelii, mówi święty Paweł, ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. Więc jeżeli brakuje Tobie w Twoim życiu tej mocy Boga, jeżeli czytasz Ewangelię albo chodzisz do kościoła, słuchasz Ewangelię, ale to się nie stało jeszcze Twoją mocą, to może trzeba się dokopać, dogrzebać do fundamentów życia. Zeżrzeć tą pleść, te grzyby, to wszystko, co tam zarosło nam. Rozkopać, doświadczyć miłości Bożej, doświadczyć Jego obecności, Jego chęci zbawiania nas, uszczęśliwiania nas i przeżycia radośnie Eucharystii razem z Bogiem. Tak, to może być na różne sposoby. Może trzeba będzie zrobić jakieś odkopanie fundamentów, żeby przewietrzyć, żeby tego grzyba wyplenić. Może trzeba będzie zburzyć to wszystko i zbudować fundament na nowo, bo może fundament został postawiony na piasku i kiedy przychodzi ulewa, to cała budowla się sypie. Kiedy przychodzą trudności w Twoim życiu, nagle okazuje się, że tego Boga i Jego działania nie ma. Tak, bo wierzymy właśnie, że oglądasz ten film dlatego, że coś w Twoim życiu jest nie halo i nie wiesz, co jest tym nie halo, jaka jest moc w Twoim życiu, dlaczego żyjesz, po co żyjesz, co jest sensem Twojego życia. Zagubiłeś się. I może właśnie dlatego oglądasz ten film, żeby odkryć, że tym fundamentem ma być Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Na koniec chcemy Was zachęcić też tym, że otrzymaliśmy błogosławieństwo naszego ordynariusza diecezjalnego, księdza biskupa Romualda Kamińskiego. 18 grudnia otrzymaliśmy błogosławieństwo na nową wspólnotę w Wołominie Apostolskiego Ruchu Wiary. Mamy błogosławieństwo księdza prowincjała Krzysztofa Misia, księdza sekretarza prowincji, księży orionistów i oczywiście najważniejszą decyzję księdza naszego proboszcza, księdza Jacka, który będzie nam towarzyszył w tym dniu tego kursu, później będzie nam towarzyszył w budowaniu nowej wspólnoty ludzi pragnących, szukających miłości, szukających wsparcia wzajemnego, szukających Boga całym swoim sercem. Zapraszamy 11, godzina? 11 stycznia, godzina 14, aula kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej szczegółów, kochani, podam swój numer telefonu 514-825-355. Dzwońcie, piszcie SMS-y, pomogę, wszystko wytłumaczę. Zapraszamy. Hej.